Jan Krzysztof Duda został tutaj opluty debiutem. Nastąpiło A6 i C6, czyli Hikaru ewidentnie studiuje partię Magnusa Karlsena I tutaj biały zagrał po prostu goniec D3. No, wydaje się, że bardzo spoko podejście ze strony Dudy. No i po e 5 e 5 czyli bunkruje tutaj Polish Fighter 3000 przewagę w przestrzeni. Ale oczywiście Nakamura tutaj nie odpuszcza i atakuje ruchem C5 centrum Polaka. No, i teraz właściwie muszę Wam powiedzieć, że decyzja jest dosyć prosta. No, bo chcemy utrzymać to potężne centrum, no więc trzeba je tutaj zabezpieczyć. W związku z tym Duda zagrał C3. Komputerek może nie jest wielkim fanem, ale bardzo logiczne podejście. Nie ma się do czego tutaj przyczepić. W partii skoczek C6, no to Duda skoczek E2. Skoczek E2 może Wam wydawać się dosyć pasywne w porównaniu przede wszystkim do skoczek F3, ale. Tutaj plusik jest taki, że ten skoczek nie blokuje piona z linii F, czyli Duda może zagrać tutaj F4. No i wtedy zobaczcie, jaki potężny domek zostanie tutaj zbudowany. No i rzeczywiście te piony będą gniotły oponenta. I teraz na kamura właściwie powinien wyprowadzić gońca, chociaż na coś takiego ciężko jest się zdecydować, ale okazuje się, że warto wymusić zagranie F3, ponieważ teraz ta przekątna się osłabia i to sprawia, że mogą się tutaj pojawić jakieś motywy taktyczne. Hikaru oczywiście będzie chciał stworzyć tą presję na punkt d4, więc ma to jak najbardziej dużo sensu. No i teraz w partii mamy e6, czyli Hikaru przeszedł tutaj do takiej upośledzonej obrony francuskiej, ponieważ po pierwsze po pierwsze zagrał na raty, no bo zagrał C6, później C5, no a jeszcze dodatkowo zostało wtrącone posunięcie A6. No granie na raty c6, żeby później zagrać c5, to na pewno jest głupie. Co do ruchu a6, aż tak bardzo nie mogę się przyczepić, ponieważ ten ruch czasami się przydaje rzeczywiście we Francuzie, żeby pole b5 zabezpieczyć, czasami ten skoczek tutaj kica, chce wejść na d6, a też czarny czasami chce po prostu rozpocząć ekspansję tymi pionami, co oczywiście też dla białego będzie problematyczne. No i teraz w partii po prostu Roszada. Roszada no nie jest tutaj najnajlepszym podejściem, ale znowu z ludzkiego, blicowego punktu widzenia jest to jak najbardziej spoko. Obiektywnie lepsze by było wrzucenie drugiego skoczka do akcji, no bo ten skoczek z B1 no nie bardzo ma w zasięgu wzroku jakieś fajne pole dla siebie, więc dobrze by było tego skoczka przestawić na pole F3. No i teraz w partii mamy Roszadę, wybicie na d4 i skoczek b4, czyli Nakamura po prostu chce tutaj capnąć parę gońców, zawsze będzie to jakiś atucik, no i między innymi dlatego wcześniej przydałoby się zagranie skoczek d2, bo w takim wypadku można by tego gońca cofnąć na b1, no i wiecie, po prostu czarny by go nie wymienił. A ja wiem, że taka wymiana nie wygląda jakoś groźnie, nie wygląda jakoś problematycznie, ale prawda jest taka, że ten białopolowy goniec jest naprawdę niezwykle istotną figurą. Dlaczego? Ponieważ ta presja na H7 jest mocarna, a czarny. Często robi tutaj krótką rosadę. No i później można tego króla z pomocą gońca właśnie na skrzydle królewskim dociskać. No i teraz mamy w partii skoczek C3. Duda oczywiście cały czas zachowuje przewagę, no bo łatwo sobie wyobrazić, że ten pion będzie tutaj leciał do akcji. No i jeżeli F4, F5 uda się tutaj przeprowadzić, no to czarny ma przypał. Ale. Hikaru to nie jest zawodnik z pierwszej łapanki. Naprawdę dobrze czuje, o co w danej pozycji chodzi. No i tutaj na Kamura gra posunięcie h5. Bardzo dobre posunięcie, ponieważ okazuje się, że ten skoczek z g nie ma stabilnej pozycji. A skoczek na g3 jest niezbędny, żeby atakować na skrzydle królewskim. Czyli tutaj jest no po prostu istotny w zabezpieczaniu punktu F5. No i druga sprawa już pali licho samo atakowanie, ale kiedy ten skoczek zostanie przegoniony, no to wtedy skoczek przeciwnika będzie miał na F5 naprawdę bardzo aktywną pozycję. W związku z tym Duda zagrał goniec G5, żeby ten skoczek nie mógł się zaktywizować w partii H4: ewakuacja, goniec D7. No i teraz. Ten pion jest wysu wysunięty, no i Duda stwierdził, że skoro jest tutaj taki wysunięty pionek, no to grzech nie skorzystać. No i postanowił zagrać hetman H3, no i delikwentem się zainteresować. Pomału, oczywiście od razu nie ma groźby bicia, no bo G5 wchodzi, ale wisi to już w powietrzu. Okazuje się, że najlepszym posunięciem w tej pozycji byłoby szokujące G4. G4 wygląda na pierwszy rzut oka skrajnie idiotycznie, no bo przecież linia H się otwiera, no to czarny będzie sobie tutaj atakował. Ale prawda jest taka, że po takim wybiciu rzeczywiście wieża się otworzy, ale otworzy się też ta wieża. I wieża czarnego jest osamotniona, a wieża białego zaraz nawiąże współpracę z Hetmanem, i po linii F jest potężny atak. Natomiast jeżeli czarny nie zbije w przelocie, no to wtedy F4 F5 i taka klasyczna jazda na królewskim. Więc to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Więc w partii mamy Hetman H3. Hetman B6 zostało zagrane wiadomo o co tutaj chodzi wieża FD1 Duda prewencyjnie zabezpiecza bicie na B2 jeszcze nie jest groźne bo wtedy wieża AB1 i bicie na B7 no to myślę, że taki klasyk odbijania pionka gdyż ten pion niewystarczająco broniony, no i tutaj Nakamura dosyć dziwnie zagrał, muszę wam powiedzieć ponieważ zdecydował się na skoczek F5 no i dostał właśnie to G4 o którym mówiliśmy, no i po prostu się Wycofał na E7, więc to było po prostu totalnie głupie zagranie ze strony Hikaru. No, i teraz Duda pięknie się tutaj aktywizuje. Przeciwnik wieża C8. Powiem Wam szczerze, w szoku jestem, że Nakamura nie chciał tutaj zrobić długiej roszady. No, bo wydaje się, że zrobienie długiej roszady, schowanie tego króla na B8 wygląda bardzo dobrze. Ten król będzie tam naprawdę nieźle zabezpieczony. No a tutaj po wieża C8, no to król zostaje w centrum, co musi być jakimś problemem. I duda wieża D2, skoczek C6 wieża AD1, czyli tutaj punkt D4 trzeba zabezpieczyć. No i Nakamura aktywizuje się tutaj dalej. Jest oczywiście zainteresowany teraz wjazdem na C4. I co zabawne, należało tutaj zachować zimną krew i zagrać Hetman F3. Bo skoczek C4 wydaje się, że to po prostu wałek, tak? Że ta pozycja wygląda fatalnie. Natomiast co ciekawe, można tutaj przywalić takim ruchem: skoczek bije D5. Król w centrum, i w takiej sytuacji zawsze, ale to zawsze trzeba sprawdzać. Czy to centrum da się jakkolwiek otworzyć? No i teraz po wybiciu skoczek bije. No i teraz Hetman chciałby oczywiście bronić na B2, ale po prostu nie ma jak. No bo jeżeli nastąpi Hetman B5, no to mamy wybicie, no i po prostu widły. Więc taki motyw byłby naprawdę mocarny. No ale tego typu wygibasy taktyczne, naprawdę bardzo ciężkie do wyliczenia. Poza zasięgiem Dudy w tej partii nastąpiło b3. E, więc czarny się wycofał, no bo już tutaj na c4 wjechać się nie dało. Duda odszedł skoczkiem, no i tutaj doszło do takiej wymiany. E, no i teraz e, właściwie należało grać w ten sposób i po prostu zbić piona. Po prostu nie ma nic mądrzejszego, e, należałoby w ten sposób tutaj poatakować. No bo biały coś musi działać na skrzydle królewskim. Na skrzydle hetmańskim, no to biały nic nie zrobi, więc w tym rewirze szachownicy e, trzeba działać. No a Duda zagrał Hetman E3, no więc czarny się zaktywizował, skoczek C3. No i w ogóle na Nakamura stwierdził: Dobra, to ja sobie tutaj stanę królem na środku szachownicy, no i będzie dobrze. I w tej konfiguracji bardzo, bardzo złośliwym ruchem byłoby posunięcie A4, ponieważ ten goniec się nie mieści, po ruchu A4 ten goniec musi się wycofać. No i na ruchu, na polu C6 to ten goniec pełni właściwie funkcję pionka. Ten goniec jeszcze blokuje tę wieżę po linii C, więc to jest po prostu jeden wielki dramat. Duda zagrał wieża C1, co jest OK, ale no tam to byłoby jeszcze lepsze. No i w partii wieża C7 i tutaj Duda zdziczał trochę mam wrażenie. Nie wiem, czy to był misklik, czy co to było, ale. Nasz w oczy, żeby zagrać taki ruch, prawda? No i teraz, jeżeli przeciwnik tutaj będzie chciał walczyć o tę linię C, no to można skoczek H5, presja tutaj G6, no to wiesz na F6, no i wszystko jest idealnie, prawda? No a duda zagrał wieża D1. No to jest po prostu głupie, ponieważ teraz czarny przejął linię C. No, i Duda wybił na B5, zagrał teraz skoczek H5. Być może to był właśnie plan Polaka, czyli założenie Dudy było takie, że zbejtuje na kamurę, na przejęcie tej linii C, ale za to przejmie inicjatywę na skrzydle królewskim, że po prostu pozgarnia te piony. Być może taki był zamysł, no ale okazuje się, że ten zamysł nie jest trafiony. Czarny powinien wkroczyć tutaj do akcji. Po to zazwyczaj przejmujemy linię, żeby wieżami gdzieś wbić się do obozu przeciwnika. Natomiast w partii poszło H3, czyli tutaj na Nakamura chce oddać tego piona. No to Duda zbił, no i teraz wieża C3, czyli tutaj czarny się aktywizuje, no ale wieża D3, no i właściwie po kłopocie. I teraz nastąpił wjazd na C1. No i słuchajcie, Duda miał tutaj piękną możliwość, piękną możliwość zagrania Hetman F3. Bo wiecie, tym delikwentem jesteśmy zainteresowani. Tym delikwentem też jesteśmy zainteresowani. I to wygląda cudownie. No a duda zagrał król G2. I tutaj zaczynają się schodki. Eee, tutaj zaczynają się schodki. Ponieważ już zaczyna śmierdzieć tutaj, widełkowo. Król Białego z taktycznego punktu widzenia jest naprawdę miernie ustawiony. Oczywiście póki co Skoczek tutaj wszystko pilnuje, ale jednak wiecie, już zaczyna tutaj trzeszczeć pozycja Białego Króla. I w partii mamy Hetman E3, wieża C2. No, i tutaj Duda powinien z zimną krwią bić na G7. No, a zagrał A4. Hetman tutaj wkroczył do akcji. Teraz Duda zbił. Też jest dobrze. Też jest dobrze, z tym, że ciężko będzie przez pole H4 się przebić, ale wszelkie końcówki są tutaj wygrane. No bo ten piąt z linicha po prostu jedzie do pola przemiany, no i nic się z tym nie da zrobić. Tylko problem, jak gra się z Hikaru, jest taki, że. On gra niesamowicie szybko. Tutaj, tak jak widzicie, na zegarze jest 30 sekund przewagi. I e, jeszcze pod tą presją czasu, naprawdę w jakichś chorych milisekundach, wymyśla niesamowicie złośliwe pułapki. I naprawdę ciężko jest nadążyć. E, w partii wieża C3. E, I tutaj Duda zdecydował się na król G3. <gry> no i po prostu król wspiera zagranie H4. W partii wybicie. No to poszło to H4. No i tutaj ma tutaj plan bardzo opatologiczny, żeby lecieć do pola przemiany. No, niestety, Polak przeoczył tutaj jedną rzecz, mianowicie bicie na D3, i teraz, jeżeli Hetman odbije, no to wieża C3, to jest strata Hetmana, więc trzeba odbić wieżą, i to poszło w partii, i tutaj pierwsza linia jest słaba. Pierwsza linia jest słaba. I po prostu nie ma jakiej obronić. E, I tutaj muszę powiedzieć, że Nakamura zakończył tę partię w pięknym stylu. E, mianowicie król H2. No to Hetman wkroczył do gry. Wieża D2, wieża C1. Wiadomo, chce dać matan. E, więc Hetman F3. No i teraz nastąpił szach. E, piękne, piękne zakończenie partii. Wieża C3. No i okazuje się, że po biciu na C3. Matt Skoczkiem. Coś naprawdę nieziemskiego, a w ogóle Hikaru wygrał wszystkie partie we wtorku dla utytułowanych, także historyczny sukces. Nie pierwszy raz. Ale zdarza się coś takiego ekstremalnie rzadko. I tak jak widzicie tutaj na wynikach Hikaru na miejscu pierwszym, 11 z 11. No, coś nieziemskiego, naprawdę. We wtorkach dla utytułowanych grają topowi zawodnicy z całego świata. I chłop wygrał wszystkie partie. Dwa punkty przewagi nad drugim zawodnikiem, coś. Autentycznie nieziemskiego. Duda zajął dobre siódme miejsce. Wynik 9 z 11 jest ok. No, ale do Hikaru, czyli do 11 z 11, no to naprawdę daleko. No, Bóg tej gry, muszę Wam powiedzieć. E, natomiast e, zobaczmy sobie, kogo ogrywał, no bo mm, to też jest istotne. E, tak jak widzicie, tutaj w Wladimir Kramnik, były mistrz świata, oczywiście Duda, e, więc e, naprawdę silni zawodnicy, Gatakamski. E, no, powiem Wam, brakowało, brakowało tylko Karlsena, no ale Karlsen, oczywiście, w Pucharze Świata, no 11 z 11, coś nieziemskiego.